Dawno, widzowie, nie graliśmy w żadne minigierki na żadnych serwerach, dlatego jako, że pisaliście mi o tym, że chcielibyście zobaczyć, jak sobie tam gdzieś na Kongscrafcie gram czy coś takiego, to właśnie dzisiaj postanowiłem, że nagramy sobie odcinek wraz z Bzykiem właśnie z Bedwarsów na serwerze Kongscraft. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie kogoś łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, ale nie będzie problemu, oczywiście można ponagrywać więcej takich rzeczy. I też jakiś czas temu mówiłem o live'ach i całkiem możliwe, że za niedługo pojawi się właśnie jakiś live, może nawet sobie pogramy razem na Kongscrafcie coś takiego. Zobaczymy w dzisiejszym odcinku, ja tak tylko Pomnę, że ja normalnie partnera miałem na serwerze, ale jak wiecie, Pennywise mi ukradł konto i teraz tak naprawdę Pennywise ma partnera na Kongscrafcie, więc... Dobra, Marek, halo, jesteś? Ale halo, siemaneczko, witam bardzo serdecznie, dobra, lecimy na Bedwars, duo. Dlaczego okay. Tu jest? Co tu chodzi? Kliknij, aby dołączyć. Dobra, idziemy tam, gdzie jest więcej ludzi. Jesteś w kolejce. Rodzaj kolejki niezweryfikowany, kurczę, widzisz, bo ja tutaj jak miałem partnera, to mnie z bomby bez zastanowienia wrzucało gdziekolwiek, a teraz niekoniecznie. No ale dobra, rozpoczynamy rozgrywkę, ja tylko sobie lekko czat zmniejszę, stary, bo mam, kurde, tak ogromny. O tak, jest tak ogromny, to się zgadza, to jest prawda. Zróbmy tak i skala, gdzie tu jest skala? Co, 5, 4, 3, 2, 1, dobra, spokojnie, ja tutaj wykeruję, to ogarnę. Mówisz, wykerujesz? Okej, dobra, słuchaj. Do kątów, bo wtedy oboje dostajemy. Tak? Serio? No. Skąd wiesz? No bo tak jest. Ej, to faktycznie działa? O matko, co to? Ty, nie no, ty jesteś jakiś szalony człowiek. To jest podstawowa informacja grania Bedwarsów, że trzeba być po prostu na środku, bo wtedy, znaczy w kątach, bo wtedy wszyscy dostają. Tam też jakby byli, jak się w czwórkę gra, to wszyscy do kątów idą. No i szybko robimy. Dobra, słuchaj, jakby taktyka bardzo prosta, ja lecę na środek, a ty obuduj wyro, co? Dobra, to jest naprawdę dobry pomysł. Chociaż ja nie polecę na środek, tylko najpierw polecę pod Jaxy tutaj w sumie, bo tutaj widzę, że ziomeczki są też sympatyczne, które chcą tutaj nam to ukraść, a tego byśmy nie chcieli. Chcielibyśmy jednak być pierwsi na tych diamentach. To jest prawda. O kurde, spadł chłop, dobra, łatwo. Co? Łatwo. Nie, to są jakieś noby kompletnie. No nie, on chyba dzisiaj Minecrafta pobrał w ogóle i uznał, że zagra na najlepszym serwerze Kongscraft. No, a dostałem na dziurę! Ej, dobra, no bije nam chłop łóżko, dobra. Co? Dobra, jak nam bije chłop łóżko? Znaczy nie bije łóżko, ale zaraz tutaj może się dostać. No nie, Mareczek. O nie, ej, to jest koks, to jest jakiś koks, ale ty jakoś, nie, ty dobrze to obudowałeś tutaj w sumie. On nie jest tylko rozwój. Niezły prost, wiesz co, musimy sobie chyba wytłumaczyć pojęcie, które nazywa się prost. Ale on leciał mi do łóżka, no ja myślałem, że to już koniec. Nie no, słabo obudowałem to łóżko, tragicznie. Czekaj, ja tam lecę na środek, bo tutaj trzeba z nimi jakąś tutaj, że tak powiem, walkę stoczyć. Trzeba walkę stoczyć i trzeba tak poza... Pan chłopy tutaj będą stać tak długo, dopóki nie zbiorą tyle diamentów, ile potrzebują. Chodź tutaj mi pomóc, gdzie ty jesteś? Dobra, no jestem za tobą. Mamy tak obudowane wyro, a oni mają tragicznie. Jak ich raz rzucimy, lecimy tam i rozwalamy im wyro, dawaj. Patrz, kurde, jaki wariacik. Dobry. Dlatego trzeba dużo tego. Dużo trzeba. No co za chłop... Nie, dobra, oni nie ogarniają, to są... Oni tak, ja idę już wyro zniszczyć. Patrz co tu się dzieje! Co jest? Zniszczyłem mu wyro! A widzę szybko, dobra, idę szybko! Zginiesz, jak ale z tego zabiję! Jak łatwo, zabiję co chopa. Jest? A nie, nie co zabiję jest, jednak. Co jest? O, ja normalnie tak koń tam wbiłem i dobra, oni są bez wyra, oni tu nawet nie podejdą, bo wiedzą, że to jest koniec dla nich. Nie, właśnie teraz tą, że tak powiem, revenge, czyli jak to się nazywa, teraz chcą się zemścić. A, myślisz, że będą chcieli rewanżu teraz z nami? No to dawajcie, chodźcie, tu ja mam żelazny miecz. Czekaj, ja muszę wziąć bardzo dużo tego wełny trzeba brać. Trzeba na środek iść szybko, bo tam zaraz będą się wszyscy zbierać, a nie chcielibyśmy... 10 żelaza, oczy, kurcze, jeszcze żelaza, może żelaza, a właśnie da się mieczar jakiś zrobić? Ja zrobiłem, no, złoty sobie zrobiłem. A on wtedy zostaje na zawsze? A czy złoty, żelazny, nie, jak ej, lecą do nas. Dobra, ale to ja, nie wiem. Mnie to bawi, bo tu jest jakiś... Spadł sam, ja nie mogę. Dobra, nice. Jezu, nice. Jest... Dobra, no, jest no, smutno, to jest jak na to patrzę, przysięgam. To jest pojedynek. A, my już nie możemy... To za gość, to za chłop, ja go zrzuciłem, dobra, siema. Serio, dobra. No to fajnie, wygraliśmy pozycję diamentową. Ej, dwa diamenty dostałem, on miał dwa diamenty. Tak, mógł mieć. Dobra, ja lecę na środek, wiesz, bo trzeba emeraldy zdobyć, trzeba też iść się z innymi nawalać. Powiem tak, przeanalizujmy to, czerwoni są wyautowani, zostali niebiescy, zieloni, żółci, zostali wyautowani, morski został, złoty został i biały, bo różowy też jest out. No i dobra, czyli zostało nas tak naprawdę 5. Co się robi za diamenty? Bo już nie wiem. Za diamenty jakby emeraldami ulepszasz ogół drużyny, a diamentami ulepszasz samego siebie.
Tak chyba. Chociaż nie wiem, czy to tak dokładnie jest, ale muszę zobaczyć, co tam jest w sklepie, bo ja sam nie pamiętam w sumie. Bo ja powiem szczerze, ja patrzę i nie ma ani jednego, prawda, tutaj z rzeczy, które mogę kupić za piękny mój diamencik, no, trochę przepał. No, ale widzisz. No za to fajne rzeczy, no fajne rzeczy, które mi się podobają. Dobra, ja tu odłożyłem do skrzynki tam jakieś żelazo i diament też, więc możesz tam coś popatrzeć, coś do ulepszenia, ale co na środek zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Ej, dobra, czy tu się da rozwalić to? Ej, tutaj są bloki diamentu w ogóle. Ale to by było, ja mam tylko odrobiane kilo. Zrób tam najlepszy kilo, jaki się da, uzbierajmy na ten najlepszy ten i spróbujmy to wykopać. To wątpię, żeby to tak działało, bo wydaje mi się, że to by było zbyt łatwe, to by było zbyt łatwe na zdobycie diaksów, ale... No, mam diamentowy kilo. Możesz spróbować to rozwalić, zobaczymy, co się wydarzy. Chodź, tam jesteś, widzę cię. Ej, idzie do ciebie, oszczypek, ale masz przypał, ale masz koniec. Dobra, nie, ja to obiegam, wiesz, i ten. Nie da się tego rozwalić kilofem, no, ale to jest koniec, chłopie. Dobra, szybko, chodź, idę do ciebie. Ale być mieć koniec zaraz. Jak się nie uda, to może być kiepsko. Dlaczego? Czaj, że mi sprint nie zadziałał? No nie, smutno mi, ale w dwóch się na mnie rzucili. Nie miałem szans. Tam musimy defensa, oni na nas lecą zaraz, szczypek. Musimy tutaj być mega przygotowani. Dobra, kupuj sobie wszystko, bo nie jest. No właśnie nie mam żelaznego miecza, a to jest chyba taki must have tutaj na walkę z nimi. Idą tu, oni polecieli do żółtych, widziałem tam. Na pewno? Tak. Dobra. Nie, lecą do nas lecą, no żółty ci to są u nas, do nas lecą. Nie, czekaj. No nie, no. No do nas będzie lecieć, chłop. No buduj się. Uważaj. Nie idź tam, czekaj. O matko, dobra. Biję się z tobą, z nim. Dobra, pokonałem go. On miał 6 diaksów miał. Ła matko, tylko że zobacz, nic nie da się kupić za to. Jak się nic nie da? Da się, wszystko się da. Nie da, naprawdę się nie da. Pole regeneracji. Tu ulepszmy miecz, mamy jeszcze 3. Aha, bo ty na innej. O nie, leci do nas chłop, to jest ten sam. Dobra. Patrz, jak oni tą wełną tutaj walczą. To jest niesamowite. Ta, że tu potrzebuję jest... potrzebuję wełny. Co chłop robi? Rozwalił nam to tym. Nie, no spokojnie, ale dobrze obudowałeś wyrko, bardzo dobrze obudowałeś, nawet bym powiedział. Leci do nas, wow, ale dostałem ciosa! On ma knockback, o nie, to jest jakiś strefer, dobra, on ma haki, on ma cheaty. Mówisz, że ma haki? Nie, on tak szybko rozwalił nam wyro? Mówię ci. No, ale jakiś, nie wiem, on ma taki, to jest podejrzane, co tu się wydarzyło. To jest podejrzane, no. Nie, no dobra, zagrajmy jeszcze jedną gierkę i zobaczymy, no bo no, ta wyszła mocno leci, średnio. Teraz... Dobra, drugie podejście. Trzeba teraz wygrać. Lecimy, dobra, dawaj na rogi, tak? No i tu jest dziwne takie, bo tutaj tak jakby są, wiesz, normalnie było 3-3, a tu jest... Tak, ja dostaję, a ty? O, dobra, ja też, tak po jednym. No, dobra. Tak, a jak stanę sobie tu, to będę mógł chyba robić zakupy. A widzę, faktycznie, wiesz dlaczego ja nie mogę diamenta kupić, bo to jest inny sklepik, to tak, jest sklepik. Tak, bo to są dwa, no jeden jest tutaj właśnie do kupowania itemów, a drugi do ulepszania. Masz rację, a ja patrzyłem, słuchaj, tylko na jeden, patrzyłem tylko na... Dobra, ja tutaj odkładam należy rzeczy diamentów. I ty to obuduj, ale ja lecę znowu na te... Najpierw diamenty. Ej, w ogóle różowi jesteśmy, to zapowiada wygraną. Patrz, ziomki, co tu robią? Co jest? Dlaczego my dostaliśmy tak... Taki... Nie, dobra. Nie, rozwaliłem wyro. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Dobra, zginąłem. A ty? Ja też. O matko, ale tragedia. Dobra, ale to było tragiczne. Raz. Jakie to było tragiczne. No, wjechali nam z buta totalnie, bez zastanowienia. To takie tryhardy, że Tak. Tryhardy. No i tam... No, jakby to przegrali, to by się popłakali. Dobra, lecimy, kolejne dobra, podejście. Dobra, teraz... Coraz mniejszy czas, to początku jak byliśmy, to ten dół był 3-3. Potem był 3-2, a teraz jest 1-3. Co jest? Teraz będzie 1-1, albo 1-2. Dobrze dopiero. Ej, oni do nas już lecą? Co? Nie mów tak nawet, co ty gadasz? Czekaj, gdzie jest nasze łóżko? No lecą do nas cyjanowe chłopaki do nas. No lecą. Nie, no co jest, gdzie jest wyro? Dobra, tu jest, tak? Tu jest, dobra, oni nie, no to budują, są ci sami co w poprzedniej chyba, ja nie wiem. Nie gadasz, nie, to nie są ci sami, to jest niemożliwe. No, oni skoczyli ze mnie przepaść chyba i... Nie, przepaść, tego! Nie, no to się nie dzieje. Aaaa! Dental, mamy dedówę! Jesteśmy tragiczni w tą grę.